Armia jest dość hermetycznym środowiskiem i tutaj jednak rządzą mężczyźni, a przewijają się między tymi mężczyznami kobiety, które stanowią 2% z hakiem. W jednostkach w całej Polsce jest nas garstka. Jest nas naprawdę bardzo mało. Myślę, że jesteśmy w stanie posiadać tyle cech tak potrzebnych na naszych stanowiskach, gdzie bez ogolenia głowy na łyso i bez upodobniania się do mężczyzny będziemy w stanie się realizować i wykonywać zadania na naprawdę wysokim poziomie. Wykonując swoje obowiązki jesteśmy również skuteczne, tak skuteczne jak mężczyźni. W tej stronie od sukienek, spódnic i szpilek, wręcz przeciwnie, jest to dobre miejsce na to, aby zachować równowagę. Mój pierwszy kontakt z lotnictwem zaczyna się od najmłodszych lat, ponieważ wychowałam się w kolebce lotnictwa polskiego w Dęblinie. Aby trafić do celu, warto mierzyć ponad ten cel. I wówczas ten horyzont, który wydaje się tak daleko, następnego dnia jest tuż pod naszymi stopami. Tata z zawodu pilot, także prowadził mnie w ten świat. Służba w wojsku jest o tyle wyjątkowym zawodem, ponieważ stwarza możliwości samorozwoju, samorealizacji, w mojej ocenie lepiej niż gdziekolwiek indziej. Najlepiej wspominam chwilę, kiedy zostałam wyróżniona poprzez przydzielenie mnie do ochrony ministra obrony narodowej. Byłam nie tylko jego kierowcą, ale pełniłam też funkcję jego ochroniarza. Każdy z nas nie mieszka w danej chwili w rodzinnym mieście, gdzie mamy po kilkaset kilometrów do rodzinnych miast. Ja pochodzę z Sieradza, żona pochodzi z Elbląga. Spotkaliśmy się w Łodzi w Szkole Podoficerskiej Służb Medycznych. Opuściłam swój rodzinny Elbląg, nagle wielka Łódź, wielka szkoła, mnóstwo zadań, mnóstwo obowiązków, nowi przełożeni, nowi szefowie. Poznałam tam męża, ponieważ był on wcześniej w zasadniczej służbie wojskowej. Znał już musztrę, wiedział co to jest, jak się chodzi, jak się trzyma rękę, jak się trzyma nogę. Nauczenie się wszystkich zasad obowiązujących w wojsku zajęło mi trochę czasu, ale później było już tylko lepiej. Uczył mnie też strzelania, tego jak się bytuje w ogóle w wojsku, co kiedy się odpowiada, jak się funkcjonuje. Przez to chyba między nami zaiskrzyło. Najtrudniejsze na pewno były początki. Najcięższymi sytuacjami, jakimi się tutaj spotkałam, to myślę było zetknięcie się w ogóle z wojskiem. Przyzwyczajenie się do całej tej specyfiki. I zetknięcie się w ogóle z rzeczywistością wojska. Takich większych trudności tak naprawdę nie pamiętam. To jest jedna wielka przygoda i dzięki tej przygodzie łączę dodatkowo pracę. Trafiliśmy do jednostki w Wężynie, tam mieszkaliśmy przez 2 lata. Później osiedliliśmy się w Międzyrzeczu też za sprawą przeniesienia służbowego. Zostaliśmy małżeństwem. Oboje braliśmy ślub cywilny w mundurach. Także było to też niespotykane zarówno dla Urzędu Stanu Cywilnego, że tu nagle 2 żołnierzy ślubuje sobie miłość. Jest rozporządzenie, które mówi, że małżeństwo w Wojsku Polskim powinno być w jednym garnizonie, co nie znaczy, że musi. Znam małżeństwa, które są w różnych garnizonach, w różnych miejscach, dzieli je nawet po kilkaset kilometrów. Moim mężem jest żołnierz zawodowy, który służy w Warszawie. Jesteśmy małżeństwem weekendowym. W sezonie widujemy się jeszcze rzadziej, bo ja mam często w soboty, w niedzielę wyjazdy na zgrupowania i zawody. On też jeździ na misje i cena, za jaką płacimy za pracę, którą lubimy, jest rozłąka. Często zdarzają się przecież związki czy małżeństwa oficerów, czy podoficerów, czy szeregowych. Również ma wpływ na jednostkę. Cała ta okolica socjalna, bym to nazwał, będzie miała na to wpływ i kiedy 10-15% czy 20% w jednostce to będą kobiety, które będą matkami, tak, które będą żonami, no wtedy będzie miało to istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki. Ale przecież tak samo dzieje się w dużych firmach, w dużych korporacjach, którą również na dzień dzisiejszy jest armia i nie ma tam jakichś specjalnych dramatów, także ja nie widziałbym tutaj zagrożeń w tym obszarze. Jakkolwiek procentowo 44. baza kształtuje się właściwie poniżej średniej, jest to w tej chwili 11 pań na przeróżnych stanowiskach. Porucznik Małgorzata Repnik, oficer sekcji operacyjnej zgrupowania bojowego Bravo. Praktycznie wszystkie te panie służą na stanowiskach, które są w pewien sposób newralgiczne dla działalności jednostki. Jestem odpowiedzialna za koordynację działań naszych pododdziałów w rejonie odpowiedzialności oraz za koordynację działań z wojskami koalicji oraz siłami afgańskimi tutaj na teatrze. Pracują na sprzęcie, czyli
Od nich zależy bezpieczeństwo wykonywania lotów. Do głównych zadań to należy monitorowanie w sposób ciągły działalności patroli znajdujących się poza bazą, uruchamianie procedur wsparcia artyleryjskiego, powietrznego oraz zabezpieczenia medycznego. Są dowódcami pododdziałów, są dowódcami obsług. Porucznik Surkowska, oficer Centrum Operacji Taktycznych Zgrupowania Bojowego Bravo, FOB, Warrior. Są to stanowiska wręcz kluczowe dla działalności jednostki. Ja przyjąłem taką filozofię, że kiedy przekraczamy bramę, zakładamy mundur, to rozróżniają nas stopnie wojskowe, stanowiska, funkcje, natomiast jeżeli chodzi o płeć, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Pracuję w Grupie Zarządzania i Rozwoju Dystryktów jako doradca do spraw edukacji. Tu mam wszystkie notatki ze wszystkich spotkań, które tutaj miałam i to na przykład było spotkanie z Women Affairs. Mamy tutaj kobiety, które są szeregowymi, które są podoficerami, które są oficerami, są na stanowiskach administracyjnych, w logistyce, w służbie wychowawczej, są kobiety dowódcy, więc nie widzę tutaj różnic jakichś specjalnych. Sam osobiście nie definiuję tego w ten sposób. To jest bez różnicy tak naprawdę, jeżeli chodzi o płeć, prawda? Kto jest dowódcą, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Liczą się pewne kompetencje. Kompetencje tu są najistotniejsze. No i praca sztabu. Pani, która pracuje u nas w sztabie jako szeregowy zawodowy, jest również filarem pracy sztabu i nie wyobrażam sobie, żeby sztab mógł funkcjonować bez jej codziennej działalności. W Wojsku Polskim jest, wydaje mi się, jest pełen wachlarz różnych stanowisk, w których radę sobie mogą dać również mężczyźni, jak i kobiety. Najważniejsze jest dostosowanie predyspozycji do stanowiska. Jest bardzo dużo etatów, w których kobiety bardzo dobrze spełniałyby swoje obowiązki. Niemniej trzeba przyznać, że są etaty, do których kobiety się nie nadają. Zwłaszcza mam na myśli nasze ograniczenia. Nie chodzi mi o to, że jesteśmy mniej sprawne fizycznie, ale przede wszystkim jesteśmy dużo drobniejsze. Jeżeli kobiety mają etaty związane z noszeniem sprzętu, oporządzenia, gdzie nie ma podziału na rozmiarówkę i kobieta, żeby skutecznie działać w warunkach wojny, musiałaby mobilnie przemieszczać się z oporządzeniem, które waży kilkadziesiąt kilogramów, to trudno mi sobie wyobrazić kobietę, która sobie z tymi warunkami fizycznymi podoła bez pomocy osób trzecich. Jeżeli kobieta bądź mężczyzna nie radzi sobie w jednostkach pierwszoliniowych, alternatywną rzeczą byłoby znalezienie dla niej stanowiska biurowo-sztabowego. Jestem konsultantem dowódcy do spraw profilaktyki psychologicznej w bazie Warrior. Trudno mi sobie wyobrazić kobietę, która ma 30 kg oporządzenia i holuje rannego kolegę. Po prostu tu są nasze ograniczenia i trzeba się do tego przyznać. Kamizelka taktyczna, czyli płyty w niej znajdujące się, przód, tył i boczne. Broń, pistolet, hełm oczywiście, dodatkowy osprzęt. Około to wychodzi do 30 kg. To wszystko wynika z indywidualnych predyspozycji, ponieważ ja mogę być kierowcą dużo lepszym niż nie jeden żołnierz mężczyzna u nas w oddziale i pewnie znalazłoby się też kilka dziedzin, gdzie mężczyźni byliby lepsi ode mnie czy od moich koleżanek. Jestem specjalistką do spraw społecznych w zespole PRT. Jestem oficerem w Grupie Współpracy Cywilno-Wojskowej. Jestem psychologiem w bazie Gazni. Pracuję w zespole PRT Gazni jako specjalista do spraw infrastruktury. Obecnie zajmuje się budową 12-klasowej szkoły w mieście Gazni. Dzięki determinacji mamy szansę osiągnąć więcej często, aniżeli sobie zakładamy, bo okazuje się, że te drzwi, które były dotąd zamknięte, otwierają się dla nas. Tak dzisiaj armia bierze udział w konfliktach poza granicami kraju i musimy się zastanowić, czy jesteśmy gotowi jako społeczeństwo na to, żeby kobiety z karabinami prowadziły operacje w Afganistanie, żeby odnosiły sukcesy. Dowodziłam 20-osobowym zespołem rozpoznawczym. Miałam 4 pojazdy, 2 MRAP-y plus 2 rosomaki bojowe. Ale również musimy być gotowi na sytuacje kryzysowe. I to musimy sobie najpierw na te pytania odpowiedzieć i wtedy będziemy wiedzieli, czy chcemy, czy potrafimy, czy jesteśmy zdolni zaakceptować kobiety w takich sytuacjach. Leciliśmy w innych terminach, w różnych. Ja wylatywałam z kraju pierwsza. Ja wyleciałem kilka dni później. Spotkaliśmy się w Bagram, akurat tak się złożyły loty. Co oczywiście nas bardzo oboje ucieszyło. Później żona poleciała do swojej macierzystej bazy, ja do swojej. Po 2 miesiącach mąż przyleciał do mnie, do mojej bazy. Miał jako pomoc lekarza do szczepienia żołnierzy i mogliśmy się dzięki temu zobaczyć. I to dwukrotnie. Najpierw po 2 miesiącach, później po 3 miesiącach, ponieważ szczepienia było trzeba powtórzyć. Wspaniałe spotkanie. No. Jak wyobraża sobie pan na końcu świata spotkać ukochaną osobę, żonę.
No super, no niewielu osobom było to dane. Wiedzieliśmy oboje, że rodzaj naszej pracy jest taki, że zdarzają się poligony, zdarzają się wyjazdy, zdarzają się różne inne przedsięwzięcia. Wiedzieliśmy, na co się piszemy, wiedzieliśmy przed wylotem do Afganistanu, że będziemy w innych bazach, że możemy się w ogóle wcale nie spotkać. Ja byłem w bazie Warrior, żona była w bazie Giro. Różnica w rozłące w Polsce czy na misji no jest zdecydowanie większa. Jest to niebezpieczeństwo jeszcze, dodatkowy stres, ciągłe patrole, ciągła praca, inny klimat. To wszystko powoduje, że ta tęsknota za bliskimi narasta. Kobiety coraz częściej uczestniczą w misjach pokojowych poza granicami kraju. Uczestniczą one coraz częściej i coraz większej ilości. Od ubiegłego roku wzrosła liczba uczestniczek misji o 21%. Zajmują one coraz częściej stanowiska nie tylko medyczne. Mamy kobiety saperów, kobiety dowódcy wozu bojowego, kobiety starszego pilota, kobiety dowódca sekcji operacyjnej. W Afganistanie byłam dowódcą grupy ewakuacji medycznej, ratownikiem medycznym. Jeździłam tam zarówno na patrole, zabezpieczałam medycznie całą bazę, ponieważ byłam jedynym, właściwie tam najwyższej rangi medykiem. Nie mieliśmy lekarza, więc musiałam sobie radzić z wszystkimi dolegliwościami naszych żołnierzy, jak i cywili i policjantów afgańskich. Nasza zmiana była letnią zmianą, więc to były miesiące letnie i wiosenne, początek jesieni. Oczywiście upał, gorąco, zarówno w dzień, jak i w nocy. Do tego wysokość, bo żyliśmy non-stop na 2000 metrów nad poziomem morza. Każde rany, które tam mieli moi pacjenci, nawet głupie skaleczenia, na takich wysokościach i w takim klimacie goi się jeszcze gorzej. Dłuższy był proces leczenia. Wśród uczestniczek misji jest wiele kobiet, które zostały odznaczone gwiazdami Iraku albo gwiazdami Afganistanu. Są też takie, które są odznaczone przez Amerykanów. Jedna z pielęgniarek otrzymała tytuł kobiety odważnej i otrzymała krzyż za odwagę. Kobiety w Afganistanie, sposób w jaki są traktowane przez mężczyzn, czyli swoich mężów lub braci, jest to według mnie karygodny sposób. 11-letnia Bibi Rikie, która jest mężatką od 2 lat, była bardzo odwodniona. Mierzyliśmy jej ciśnienie, ona nie miała w ogóle ciśnienia. Była do tego bita przez męża. Ważyła maksymalnie 19 kilo, 11-letnie dziecko, co było dla mnie wstrząsem. Za to, że dzięki wam, my, mężczyźni, mamy trochę więcej uśmiechów. Za to, że po prostu jesteście codziennie z nami. Moim zadaniem było ją nawodnić przede wszystkim. Podłączyliśmy jej kroplówki, karmienie pozajelitowe, żeby nabrała siły. To wy, że tak powiem, powodujecie, że życie mężczyzn jest inne, czasami łatwiejsze, czasami troszeczkę trudniejsze, ale ogólnie należy powiedzieć, że nie wyobrażam sobie życia bez pań. Znacie, że to dziewczynka, nie należy jej się tam lekarz, tylko znachor w Afganistanie, więc starszy wioski przeprowadził ją do nas. Wiedzieli, że jest kobieta na bazie, więc kobieta dalej może dotknąć dziewczynkę. Bez was świat byłby całkiem inny. Chcieliśmy ją dać przewieźć śmigłowcem nawet do szpitala miejskiego w Gazni. Niestety reszta ludności się nie zgodziła na to, żeby dziewczynka miała leczenie. Dobrze, że jest takie święto raz w roku, kiedy możemy podziękować wszystkim paniom. Jej mężem okazało się, że jest talibem, który się w ogóle nie zgodził, żeby do nas przyszła. Wiek męża około 35 lat. Została ona sprzedana, że tak brzydko powiem, zaraz po urodzeniu. Po prostu została przypisana do tego mężczyzny jako przyszła żona. Naszą matką, koleżanką, znajomą, ja swoim żołnierkom, jeśli mogę tak powiedzieć, pracownikom wojska. Wiem, że po tym leczeniu, bo była u nas kilkakrotnie, mąż powiedział, że jest w Afganistanie taki zwyczaj, że jeśli mężczyzna powie 3-krotnie, że nie chce tej kobiety za żonę, są już po rozwodzie, więc on 3 razy powiedział i po raz kolejny ona przyszła już jako rozwódka. Serdecznie bardzo dziękuję za to wszystko, co robicie. Chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego. Zadowolenia z tego, co robicie. Zadowolenia z nas, mężczyzn. Czasami też potrafimy być trudni. Była pod wrażeniem tego, jak do mnie się mężczyźni inni odnoszą. Była w szoku, że ja chodzę w krótkim rękawku, że mężczyźni liczą się z moim zdaniem, że pytają się im o to zdanie. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, sukcesów. Zdjęcie jest zrobione, jak ona mi dziękuje. Podziękowanie, które ona mi tutaj złożyła, to nadawało mi takiej siły do pracy na następne dni, że mój pobyt tam ma sens, że jednak może kilkoro ludziom, ale jednak komuś tam pomagamy. I jedna kobieta powiedziała, wie pani co, gdyby
gdyby był pokój, to by było tak wspaniale. I ja nie mogę zrozumieć tego, że mój brat, moja siostra jest przeciwko mnie. Komitet Noblowski podczas wręczania Pokojowej Nagrody Nobla stwierdził, że nie możemy osiągnąć prawdziwej demokracji i trwałego pokoju, dopóki kobiety nie dostaną takich samych możliwości jak mężczyźni, aby wpływać na rozwój wydarzeń na świecie we wszystkich dziedzinach życia. Ja tylko odpowiedziałam, że wie pani co, gdyby było więcej takich kobiet tak myślących jak pani, to na pewno ten pokój nastanie. Trzeba pamiętać o jednym, kropla drąży kamień. To jest punkt wyjściowy, musimy od czegoś zacząć, aby mieć szansę na to, by tchnąć w to społeczeństwo afgańskie ducha takiego wolnego kraju. Kolejne zdjęcie, patrol pieszy, na którym jesteśmy w głębi wioski, na którym są dzieci, które są jesteśmy oczywiście dla nich też atrakcją. Patrzą na nas, szczególnie na mnie, bo gdzieś tam spod hełmu wystaje mi kawałek warkoczyka. Oni są pod wrażeniem, że też jest kobieta, że pracuję razem z nimi, że mam takie same zadania i obowiązki jak inni mężczyźni. Dla mnie też dzieci są ciekawe, bo w przyszłości będę miała dzieci i sobie myślę, jak moje dzieci będą żyły w lepszych warunkach, niż te, w mniej surowym klimacie, będą miały buty zawsze na nogach. To sobie myślę, że dziękuję Bogu, że urodziłam się w Polsce. Za parę miesięcy zostanę mamą. I nie obawiam się o przyszłość mojej pracy tutaj w brygadzie, bo wiem, że będę miała gdzie wrócić po urlopie macierzyńskim. W okresie ciąży nie można nas zatrudniać poza godzinami służbowymi. Nie możemy pracować w porze nocnej, a także nie możemy być delegowane poza miejsce pełnienia służby bez naszej zgody. Córka odbiera bardzo dobrze. Staramy się układać to życie tak, żeby miała mnie jak najwięcej. Jest dumna z mamy, o tak bym to określiła. Był taki okres, że mówiła, że chce zostać pilotem. Moja starsza córka, Ula, ma już 2 skoki spadochronowe w dwuosobowym tandemie. Niemniej nie jest to dyscyplina, która ją wciągnęła tak samo jak mnie. Jestem mamą 10-miesięcznego synka, w związku z tym pracuję godzinę krócej, którą przeznaczam na karmienie go. Przysługują nam półgodzinne przerwy na karmienie dziecka, które możemy połączyć i wcześniej wychodzić z pracy, bądź później do niej przychodzić. Nie zdziwiłabym się, jak pójdzie w ślady rodziców i dziadków. Swoim dzieciom życzyłabym, żeby miały jak najwięcej pasji, bo wówczas będą miały możliwość znalezienia sobie takiej pracy, którą połączą z hobby i z zainteresowaniami. Musimy pamiętać o tym, żeby tutaj nie popaść w jakąś paranoję. Nie wolno zabierać im, nie wiem, radości macierzyństwa czy kobiecości, ale również pamiętać należy o tym, że jeżeli zakładamy mundur, tak jak powiedziałem, to musimy być traktowani tak samo. Mają inne normy z WF-u, to jest rzecz naturalna. Mają ochronę prawną, jeżeli chodzi o te właśnie szczególne sytuacje w życiu, natomiast w pracy po prostu muszą być dobre, żeby awansować, tak samo jak faceci. Często dzieje się tak, że kobieta, aby udowodnić swoją wartość jako żołnierza, musi pokazać, że jest dwukrotnie lepsza, dwukrotnie sprawniejsza, dwukrotnie bardziej wykształcona, posiadająca większe i bardziej potrzebne umiejętności niż kolega, aby móc wykonywać te same zadania. Gdy zaczynałam służbę wojskową, głównym zgrzytem były oddzielne normy z wychowania fizycznego dla kobiet i dla mężczyzn. Były głosy, że na polu walki nie ma rozdziału na kobiety i mężczyzn, że w obliczu wroga wszyscy jesteśmy równi i powinniśmy mieć te same normy. A ja na to zawsze odpowiadałam tak. Dobrze, jestem za zrównaniem norm, pod warunkiem, że nie będzie również podziału na grupy wiekowe, bo tutaj też na polu walki nie ma przecież podziału na kategorie wiekowe. Wśród kobiet żołnierzy jest też wiele sportsmenek, które swoją przyszłość postanowiły związać z wojskiem. Mamy reprezentantki w różnych dyscyplinach, także takie, które startują na Igrzyskach Olimpijskich. Według mnie najrozsądniejsze byłoby dopasowanie norm sprawności fizycznej nie do płci, nie do wieku, ale do konkretnego stanowiska w danej jednostce wojskowej. Wiąże się to z różnymi dyscyplinami sportu, nie tylko bieganie. Jeżdżę na rolkach, pływam, chodzę na siłownię. Ostatnie parę lat skaczemy około 200 skoków w sezonie, gdzie trudno jest rywalizować z Niemcami, którzy robią tych skoków 500, bo wyjeżdżają na przykład na zimę do Hiszpanii. Ale jeżeli potrafi się nawiązać walkę z czołówką mimo skromniejszego treningu, to jest podwójna satysfakcja. Sama służba wymaga utrzymania swojego ciała w takiej sprawności, że samo przygotowanie do sprawdzianu nie wymaga praktycznie żadnego wysiłku. Jestem wicemistrzynią marynarki wojennej w pływaniu na 50 metrów stylem dowolnym.
Po urlopie macierzyńskim wróciłam do sprawności fizycznej, przygotowując się do mistrzostw żandarmerii wojskowej w pływaniu, co zaowocowało zajęciem pierwszego miejsca stylem dowolnym. Kobiety w wojsku muszą dbać o swoją kondycję fizyczną. W środowisku zewnętrznym, czyli cywilnym, budziłam podziw, myślę, że dalej budzę wśród rodziny, przyjaciół, że noszę mundur. Jestem bardzo dobrze postrzegana w społeczeństwie, wśród znajomych i nowo poznanych osób. Mimo wszystko, że kobiety już od paru dobrych lat są w wojsku, bardzo dużo ludzi dziwi się, że właśnie kobieta i jeszcze latająca. Gdy otoczenie dowiaduje się, że uprawiam skoki spadochronowe, jeszcze jestem żołnierzem zawodowym, reaguje zaskoczeniem. Nie mam wyglądu stereotypowego komandosa kobiety i szokująco zwłaszcza wpływa na ludzi ilość skoków, jaką do tej pory wykonałam. Ponad 5 tysięcy. Tata wykorzystuje naprawdę każdą możliwą sytuację, żeby się mną pochwalić, bo jednak pani żołnierz, pani oficer w wojsku. Na początku mama oczywiście odradzała mi służbę, bała się o mnie, ale pokazałam, że daje radę i w tej chwili jest ze mnie bardzo dumna. 2 lata temu moja mama pierwszy raz wykonała skok ze spadochronem w wieku prawie 60 lat na dwuosobowym spadochronie. Była zachwycona, powiedziała, że wreszcie rozumie, co ja w tym sporcie widzę. Gdyby mogła, to skakałaby jak najwięcej. Kiedy przyszłam do pracy, do jednostki, pierwsza zbiórka, przedstawienie mojej osoby, dowódca opowiedział taką anegdotę z jednostki brytyjskiej, gdzie przyszła kobieta do pracy. Mężczyźni zaczęli się za nią oglądać, więc dowódca zabronił jej używać perfum. Minęło 3 miesiące, znowu zauważył sytuację, że mężczyźni zaczęli się oglądać i zawołał do siebie tą kobietę. Pyta się jej, dlaczego znowu mężczyźni się za panią oglądają, przecież zabroniłem pani używać perfum. To nie perfumy, to woda kolońska. Zawsze twierdzę, że największym stresem w tym sporcie jest dojeżdżanie po polskich drogach na zawody spadochronowe i zgrupowania. To była taka właśnie anegdota, żeby rozluźnić moje przyjście tutaj do pracy. Ponieważ byłam jedna z lotników, więc żebym się poczuła tutaj właśnie jak w domu. Podsumowując blisko 25 lat doświadczeń ze służbą wojskową, właściwie nie można ocenić te liczby 2000 kobiet jako imponujące osiągnięcie. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że nie było łatwo. Armia przeżywała restrukturyzację, modernizację, zmiany, redukcję. Trudno było spodziewać się przyjmowania kobiet, jak byli zwalniani mężczyźni. Pytania na temat procentowej ilości kobiet w naszej armii często się przewijają, przy czym stwierdziłam, że zwykle one są adresowane do niewłaściwych osób. Tu trzeba byłoby spytać kobiety w cywilu, dlaczego nie chcą iść do armii. Czy wynika to ze stereotypów społecznych, czy jest im po prostu, uważają, że jest to zbyt trudny zawód, czy boją się, czy powiążą swoją rolę matki, żony z takim zawodem. Myślę, że ten procent będzie rósł i ja nie znam dowódców, którzy byliby stanowczo przeciwko obsadzaniu stanowisk w swoich jednostkach paniami. Oczywiście pod warunkiem, że sprawdzą się na tych stanowiskach. Ja myślę, że jeżeli będzie to 10 czy 15%, nic się nie stanie tak naprawdę. Jeżeli te kobiety, które służą w armii, spełniają wymogi, jeżeli są po prostu dobre, no to chodzi nam tylko o poziom wykonywania zadań. Także nie jest to jakieś zjawisko, przed którym należałoby się bronić albo przygotowywać specjalnie na jakąś, nie wiem, kobiecą inwazję. Żadna jednostka nie może sobie pozwolić na obniżenie standardów, prawda? Ponieważ musimy wykonywać pewne zadania, niezależnie od tego, czy są to panie, czy panowie na tych stanowiskach. Dlatego panie o bardzo silnej motywacji do służby w wojsku, o właściwym wyszkoleniu i wykształceniu, na pewno znajdą tu miejsce i ja myślę, że ten procent będzie rósł. Na pewno jest to praca dla kobiet z charakterem, silnym charakterem. Zdecydowanych, odpornych na stres. Musi posiadać umiejętności pracy w grupie. Wola walki, ambicja. To są kluczowe cechy, które umożliwiają nam stworzenie takiej siły wśród kobiet w armii, aby móc realizować się na takich stanowiskach, które będą dla nas atrakcyjne. Na pewno osoba, która wie co robi, wstępując w te szeregi. Kobiet ciekawych świata. Miałam to szczęście, że generał brygady naszej zaufał mi. I powiedział, okej, ufam tobie
i jedziesz na misję jako dowódca zespołu. I to było uskrzydlające, to była szansa, że spowodował, że uwierzyłam, że można jednak coś zmienić. Wychodząc z kościoła mieliśmy szpaler, gdzie nasi koledzy z pracy trzymali szabelki i jak to stare zwyczaj każe, ostatni z nich uderzył pannę młodą w tyłek, mówiąc, że witamy w Wojsku Polskim. Stanowimy mały procent i jeżeli stanowimy mały procent, to jesteśmy bardziej dostrzegalne w tej armii i widoczne, po prostu. Jeżeli chodzi o mężczyzn, jest ich więcej, a więc nie zwraca się na uwagi na mężczyzn, którzy niekoniecznie dają sobie radę w armii. Wie pan, co żołnierz do mnie powiedział już na koniec, ostatni patrol. Powiedział, dobrze, żeśmy na nic nie wpakowali się, na żadnego ID-ka, by powiedzieli, że baba kierowała, że baba była dowódcą. Mężczyźnie się więcej rzeczy wybacza.